Witajcie, moi rosnomili. Nie nagrywał we sporadni, bo kosili trawa na placu i takie larmo było, że własnych myśli nie było słychać. A nie wiem, czy byście słyszeli, co robią do was. Bez to nagrywam dzisiaj ze feriów. Bardzo ważną, taką ważną, ciekawą rzecz, bo taki nacyj, co ich Tatarach, polskich Tatarach, nazywanych też Lipkami, którzy na teren Rzeczypospolitej Polski, obojga, właściwie nie na teren Rzeczypospolitej Polskiej, tylko na teren Rzeczypospolitej obojga narodów, a w szczególności na teren Wielkiego Księstwa Litewskiego, przybywali już od czasów Jagieły, tak do czasów Sobieskiego, a Sobieski ich mocka przykludził na Kulewszczyzna, tam na Wielkie Księstwo Litewskie, skóry tego, że mu byli fest pomocni w wojnie, w ratowaniu Wiednia. On docenił ich zaangażowanie i dał im ziemia na dół. No, co by mieli kaj mieszkać. Zresztą odwdzięczyli się, bo całki czas służyli w Wojsku Polskim, byli dobrymi wojakami, we wszystkich tych polskich sprawach walczyli po stronie Polaków i trzeba powiedzieć, że byli wiernymi, poddanymi Rzeczypospolitej obojga narodów. No niestety, Polaki już od samego początku chcieli ich przerobić na Polaków. Zakazali im, żeby swoje nazwiska zachowali. Mogli się żenić z kobietami, które były tam, czekajcie, no tu, bo tu się mi straciło, bo tam mam zdjęcie jednego ze meczetów, a są dwa meczety w Polsce takie, które używane, w których był, to jest w Kruszynianach i Bochonikach. Oba są gryfnie utrzymane, oba są zadbane. W Kruszynianach jest też muzeum takie zrobione i knajpa, gdzie się lichtych dobrego jodła tatarskiego spróbować zjeść. Sumek zresztą tam na obiedzie był z moją i smakowało nam. No i trzeba powiedzieć, że gościnni, przyjaźni te Tatary są. I no oni już zatracili swój język. Jakby nie religio, to by już byli echte Poloki. Zresztą niektórzy z nich gadają, że oni przede wszystkim są Poloki i no tatarskiego pochodzenia. Przez te lata wszystkie nie byli za dobrze traktowani, szczególnie za komuny, bo komuna ich tam znacjonalizowała ich ziemię, co jeszcze im król nadał. Potem sprzedali te ziemię innym za grosze, turystom, takim, co to tam nie mieli. Także troszkę tam żalu Tatary mają do Polaków, choć niewielkiego. Tym bardziej, że dzisiaj ich dzieci mają możliwość łazić na religia i swoja tradycyjna wiara kultywować, co pozwoli im najprawdopodobniej przetrwać asymilacja, bo nie jest ona już przymusowo, ale jest taką łagodno, tak jak na Śląsku też nie przymusowe asymilowanie, chociaż można u nas jest bardziej przymusowe, bo im żaden nie zabronią używać języka tatarskiego, zresztą po co by mieli im zabroniać, jak oni już nie poradzą po tatarsku wcale, nawet po arabsku mają pierwszym problem, żeby przeczytać ten swój Koran. No i ten Koran mają tłumaczony na polski arabskimi literami, więc no troszkę to tak wygląda. No ale mają tam swoich imamów, mają tam wsparcie z Aus, także jest nadzieja, że Tatary nie przepadną w Polsce i będą jeszcze długie lata cieszyć swoją kulturą, swoim obyczajem, no i przede wszystkim swoją kuchnią. Tak dobry baraniny jak oni,
to ciężko znaleźć, to można jakaś na Podhalu, no i na Litwie tam u tych, jak oni to się to nazywali, a no tam na litewskich terenach też, no są, baranina jest bardzo smacznym pożywieniem, a u Karaimów, Karaimy też mają tam, bez tym się nie wyleciało mi te miano od nich, Karaimy tam też mają ten, zachęcam, co byście pojechali tam, obejrzeli, co byście te muza, co byście te grywne miejsca mogli widzieć. A taką zachętą są zdjęcia, bildy, które na moim profilu na Facebooku możecie pooglądać. Są to wszystko zdjęcia, znaczy dzisiaj, że tam wciepną, to najciekawsze zdjęcia świadczące o kulturze tatarskiej w Polsce i o historii. Ta historia też warto się przestudiować, bo wtedy będzie się coś więcej wiedziało, a nie no to, co we szulach nam wciskają, po prostu majty kit, że Poloki to ino takie święte i wszystko katoliki, to nieprawda, bo tam na wschodzie jest i grekokatolików, i prawosławnych, i mieli i bogate pamięć po Żydach, i roztomajte inne religie, także przyjrzyjcie się temu, no to do już zaś, z pobocznym.